Sponsorem wywiadu jest Auto GT, centrum dealerskie Hyundai oraz Mitsubishi. Jeden z największych dealerów samochodowych na Mazowszu. Kontakt do firmy w aplikacji mobilnej oraz na stronie www. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w studiu Sochaczy w goszczę Marcina Gawęskiego. Witaj Marcinie. Witam, dzień dobry. No parę rzeczy o nim powiem. To jest tak, absolwent 80-tki. Zgadza się. Specjalista od HR-u. Co by to nie oznaczało? Dokładnie. Legendarny wystawiający Sochaczewskiego Woleja. No, z tym legendarnym, tak może trochę na wyrost. Słuchaj, może nie, bo jednak od kiedy pamiętam, jak te młodsze pokolenia weszły w ALPS, no to zawsze jesteś. No, od kilkunastu lat jak najbardziej, w różnych drużynach, ale zgadza się, jak najbardziej. Marcinie, dzisiaj mamy taki szczególny dzień, tak trochę powspominamy, bo właśnie dzisiaj maturzyści kończyli szkołę. Ile lat minęło od tego dnia w Twoim przypadku? No i trochę lat minęło, nie wiem czy mówić, bo to jest taka nawet okrągła rocznica w tym momencie. No ale dobra, jak już pytanie padło, no 20 lat w tym roku mija od matury. Czyli tak okrągły. Okrągłym. To jakaś imprezka się szykuje, co? Muszę to zasugerować kolegom z klasy. W zeszłym roku się spotkaliśmy, może i w tym roku powtórzymy. No to trzeba. Jak najbardziej, dopóki zdrowie pozwala i są chęci, to trzeba. A jak wspominasz szkołę? Bardzo dobrze szkołę wspominam. Zresztą tutaj obecny pan profesor na lekcjach geografii nam tutaj umilał życie. Ale nie, poważnie, bardzo sympatycznie wspominam szkołę, nauczycieli, kolegów z klasy. Więc bardzo fajny czas. Minęło szybko. Zresztą jedna z nauczycielek, pani profesor Dymek, zawsze mówiła, że będziecie wspominać, że teraz wam się dłuży czas, a jak wyjdziecie ze szkoły, zaczniecie pracę, to wam będzie czas pędził. Miała rację, potwierdzam. Jednak trochę tam mądrości w tych nauczycielach jest. No, myślę, że dlatego pani Dymek została nauczycielem. No, zresztą no, to doświadczenie też życiowe wyszło oprócz zawodowego, więc wiedziała, co mówi. Ale wróćmy do motocyklistów Sochaczewa. 6 maja rozpoczęcie sezonu. Dokładnie. 14 rozpoczęcie sezonu motocyklowego w Sochaczewie. Startujemy od godziny 11. Tutaj bardzo ważna uwaga na początek. Planowo mieliśmy tradycyjnie rozpocząć imprezę na Placu Kościuszki. Niestety no, z przyczyn niezależnych od nas byliśmy zmuszeni zmienić miejsce. Rozpoczniemy na terenie parkingu przy basenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, wjazd od ulicy Olimpijskiej. A jaka przyczyna była? Dlaczego tak się stało? Tutaj nie chciałbym tego komentować. Przyczyna jest no, niezależna od nas. Należałoby zwrócić się z tym pytaniem do gospodarza placu, czyli do burmistrza miasta Sochaczew. No ale burmistrz jest także gospodarzem parkingu przy Mocirze, to tak. Zgadza się. Tutaj to jest prawda. No, jak widać, no, po prostu burmistrz uznał, że w tym roku rozpoczęcie powinno się odbyć w innym miejscu. No i my to szanujemy. Dostosowaliśmy się do tego. Od razu chciałbym złożyć podziękowania dyrekcji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za to, że nas przyjęli. Tak przyjęła, tak. Bardzo, bardzo serdecznie, sympatyczna rozmowa z panią dyrektor, tak więc bardzo dziękuję tutaj przy okazji. No to tak, startujecie. A gdzie kończycie? Tak. O 11 zbiórka, o 13 parada do przystani w Januszewie. Tam już właściwa część imprezy. Myślę, że tak parada powinna około 13.40, 13.50 być na miejscu. Rozstawimy motocykle. Myślę, że tak około 14.00 powinna się już ta właściwa część rozpocząć. Szereg atrakcji dla naszych gości. Dwa fantastyczne zespoły, moim zdaniem lokalne, Infected Dreams i Time, które umilą czas naszym gościom. Do tego konkursy z nagrodami, darmowy symulator jazdy na jednym kole, tak zwany Willy. Do tego mamy diagnostykę też motocyklową, w tym elektroniczną. Konkursy z nagrodami, masa dobrej zabawy, oczywiście coś na ząb, czyli pyszna zupa plus potrawy z grilla. Stoiska z gadżetami różnymi. Oczywiście pewnie też. No i zabawa to. Mam nadzieję do białego.
Od czego zaczniecie? Od uderzenia takiego mocnego Infected, czy od blues rocka Time? Zaczynamy z wysokiego C, Infected Dreams, na dzień dobry, żeby troszeczkę też naszych gości pobudzić, zachęcić do zabawy, do integracji. Tak, kto zna ten zespół, wie, o czym mówię. Jeżeli ktoś nie zna, zapraszam na YouTube'a, ewentualnie na naszą imprezę już wtedy. Mocne granie. Kawał dobrego, mocnego grania i to w takim lokalnym wydaniu naprawdę, gdzie no ciężko znaleźć podobny zespół z tym repertuarem i w naszym rejonie. A szkoda, że tak rzadko tu grają. Sam jestem zaskoczony, no ale tak w Sochaczewie no tak stosunkowo niedużo się dzieje. No może też jest co bardziej niszowa muzyka, nie ma tych dużo miłośników, no nie bardzo jest też, nie mają lokali w tym mieście, żeby taki koncert zorganizować metalowy. Myślę, że tu też jest problem. A dwa, no prawdopodobnie są rozchwytywani też na innych imprezach, innych lokalach i myślę, że już... I po prostu nie mają czasu. Kalendarz jest napięty i nie ma czasu na Sochaczew, ale na szczęście nam się udało. Więc tym bardziej zapraszam, być może niepowtarzalna okazja zobaczyć ich w tym roku w Sochaczewie. Tak, będę na tych koncertach, bo już się szykuję. Bo jeden zapraszam zespół, koniecznie. Jeden znam zespół. Preferencje muzyczne, więc... Lubię, znam. Trzeba być na miejscu. A tak się zapytam, Infektedów są naprawdę tak rozchwytywali tak bardzo. Będzie okazja, myślę, że po koncercie zadać to pytanie. Czy tak, zmiana lokalizacji. Już wiemy gdzie się zaczyna, wiemy gdzie się kończy. Znam atrakcję. Ale jeszcze, czy stowarzyszenie... Motocykliści Sochaczewa tylko robi rozpoczęcie, zakończenie sezonu, czy jeszcze coś więcej? To są nasze takie główne dwie imprezy, takie bym powiedział sztandarowe, tak? Do tego angażujemy się w różne akcje charytatywne. Tutaj najczęściej taką myślę, że też główną imprezą jest Szlachetna Paczka, tak? Co roku wybieramy rodzinę, staramy się zaspokoić jej potrzeby, plus pomagamy wolontariuszom w takim rozłożeniu pozostałym rodzinom tych prezentów. Wiadomo, te motocykle też tak troszeczkę dodają koloru. Motocykliści przebrani za Mikołajów. Więc ma to też swój urok. No, warunek jeden, żeby pogoda dopisała. W zeszłym roku było fajnie, akurat w sobotę jeździliśmy praktycznie od przedpołudnia do takich już godzin praktycznie wieczornych. A następnego dnia, pamiętam, spadł śnieg, taki był konkretny po kostki, więc no... Już ciężko było. No byłoby bardzo ciężko i niebezpiecznie. No dobra, to mamy trzy imprezy. Początek, koniec, Mikołaje. Co jeszcze? Między tym wiatr we włosach i Z-Rider? Stawiamy no, na tak zwaną turystykę motocyklową. Organizujemy takie już słynne nasze pojechane soboty lub w niedzielę, w zależności czy czas pozwoli, czy jest pogoda. Zapraszamy na naszym fanpage'u facebookowym ludzi, motocyklistów, którzy mogą swobodnie dołączyć do nas. Z reguły jest określony jakiś plac, miejsce do wyjazdu, do tego jakieś zwiedzanie. Przejażdżka, oczywiście jakiś wspólny obiad, czy już właściwie nawet kolacja i wracamy, tak? Więc jak najbardziej też tego typu imprezy, plus sami jeździmy oczywiście, no idea stowarzyszenia, czyli szerzenie kultury fizycznej i sportu motocyklowego, więc sami jeździmy też, już nawet takie wewnętrzne robimy sobie wyjazdy, nie tylko krajowe, również zagraniczne. Jeżeli czas pozwoli, finanse, no nie ukrywam, jest to, no wymaga jakichś nakładów, oczywiście. Paliwo coraz droższe. Jak wszystko. Tak, wszystko podrożało, więc no tutaj też jest to no dosyć kosztowne hobby, ale bardzo, myślę, wciągające, ciekawe i absorbujące. No i takie trochę romantyczne, tak? Ten romans, to tak prawie jak na koniu by się jechał, co? No, ktoś pewnie może i porówna to do rycerza na koniu. No, konie mechaniczne to prawda są pod jeźdźcem, ale jak najbardziej, no, myślę, że coś jest na rzeczy. No i ten romantyzm pokazywany w kinie amerykańskim, szczególnie lat 60., właśnie ten Easy Rider i tak dalej. No, teraz była kolejna część Top Gunna, no, Tom Cruise w świetnej formie, też na motocyklu, oczywiście bez kasku, to w telewizji. Tego nie polecamy, preferujemy oczywiście bezpieczny sposób podróżowania, czyli w odpowiednim stroju i w kasku. No to nie tak jak ten ostatnio, co został złapany. Nie wiem, czy słyszałeś, Speed namierzył motocyklistę i w sumie tam... kolekcjoner punktów. 27 tysięcy złotych mandatów. 205 punktów, z tego co pamiętam. Punktów, może chyba, chciał zamienić na hot doga na jednej ze stacji benzynowych i zbierał punkty po prostu. Ale fakt imponujący mandat, muszę przyznać. Współczuję. Czego wam życzyć? Czego nam życzyć? No motocyklistom czego się życzy? No przede wszystkim szerokości, tak? Żeby były te wyjazdy bezpieczne, żeby pogoda dopisała, no bo to jest dosyć ważne. No, chociaż podobno nie ma złej pogody, są tylko źle ubrani motocykliści. Sam przerabiałem nieraz jakieś podróże w deszczu, no trzeba było jechać, po prostu już nie było wyjścia. Ale to ma też swój urok, tak? Myślę, że tych rzeczy, no kolejnych kilometrów nabijanych,
po prostu i w bezpiecznych podróży. To jest najważniejsze. Właśnie tego ci życzę, ale jeszcze zaproś naszych słuchaczy na rozpoczęcie sezonu. Przypomnij, gdzie, co i jak. Niech przychodzą. Z przyjemnością. Zapraszam wszystkich, nawet nie tylko motocyklistów, osoby, które by chciały być może spróbować swoich sił, zobaczyć, jak to wygląda, taki zlot motocyklowy, posłuchać dobrej muzyki. Serdecznie zapraszam. 6 maja startujemy na Mosirze o godzinie 11. Część już właściwa od godziny 14. Przystań w Januszewie. Masa atrakcji, koncerty, konkursy z nagrodami, symulator wheelie. Warto spróbować swoich sił, ciekawe doświadczenie. Coś na ząb na pewno, masa świetnej zabawy. No i cytując Jurka Owsiaka, no na pewno będzie się działo. Słyszycie Państwo, zapraszamy Was serdecznie najpierw na Mosir, jeżeli macie coś jeżdżącego, a jak nie, to do przystań w Januszewie. Jak najbardziej. Moc atrakcji 6 maja. Pogoda ducha się liczy, a jak jest pogoda ducha, to pewnie będzie i aura sprzyjająca. Z aurę trzymam kciuki. Mam nadzieję, że będzie wszystko ok i przebiegnie bezpiecznie, sprawnie, w miłej atmosferze. Dzięki, Marcin. Dziękuję ślicznie. Sponsorem dzisiejszego wywiadu jest Auto GT, największy na Mazowszu dealer marki Hyundai i Mitsubishi. Kontakt przez apkę.